Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się po raz kolejny już w grze Rogue Legacy 2. I tak, słowem wstępu jeszcze tylko wielkie ogłoszenie. Potencjalnie jest to jeden z ostatnich odcinków na jakiś czas, ze względu na bardzo prychłą premierę Elden Ringa oraz to, że mam teraz parę innych gier, które chciałbym powiedzmy dokończyć czym prędzej. Więc mam nadzieję, że zrozumiecie. Jeśli ktoś naprawdę chce obserwować właśnie Rogue Legacy, to niestety, wybaczcie, ale będziecie musieli poczekać. I to dosyć długo prawdopodobnie znajdziecie. Nie to, żeby mi się nie grało przyjemnie, ale naprawdę, jak już powtarzałem przez chwilę i mówiłem, są gry, na których mi bardziej zależy, jak właśnie chociażby Elden Ring, który premierę w momencie nagrywania chyba będzie miał za 4 dni, jeśli dobrze kojarzę, który jest dzisiaj. No i oczywiście nie zdążyłem uniknąć. Ale dobra. Jak widzicie, gram dzisiaj też Gunslingerem, klasą, którą odblokowałem dopiero co niedawno. I powiem szczerze, wcześniej tego nie załapałem, ale teraz jak tak patrzę i myślę, to w sumie... co to jest? Tesla Spike? Oho. Dobra, coś takiego, wiecie co? Nawet to wezmę zamiast tego, co mamy do tej pory, bo to, co mieliśmy, jest takie meh w sumie. No i tańsze, więc okej. Super. Ale tak, nie zauważyłem tego wcześniej, ale ta postać na pewno mi przypomina kogoś. Jakby postać z jakiejś popkultury, z jakiegoś serialu może. Jeśli chodzi o cały styl bycia. Chociaż, tak jak myślę, te okulary i ogólnie sam sobie broń. Jedno, z czym może mi się na pewno kojarzyć, to powiedzmy Percy z Critical Role. Pierwsza kampania, którą swoją drogą teraz można też oglądać na Amazon Prime chyba, czy jakoś tak, jeśli macie wykupione. Legend of Vox Machina, czy jakoś tak. Zresztą mniejsza, wiecie o co chodzi. Więc tak, trochę mi się skojarzyło właśnie z Persim po tym, jak ostatnio miałem okazję trochę sobie pooglądać. Ale to nie to. Jakbym czuł to jeszcze skądś indziej. Skąd konkretnie, to niestety nie jestem w stanie powiedzieć. Wybaczcie, ale tak, gramy Gunslingerem, klasą, której totalnie nie ogarniam jeszcze. Ale spokojnie. Prawdopodobnie niedługo się nauczę ogarniać. I wiecie co, w sumie jedne co mogę powiedzieć szczerze, to jest taki problem, że nie potrafi dobrze wyłapać momentu na przeładowanie. Ale takie rzeczy da się poprawić i wyczuć ostatecznie. Jest, jak mówiłem, wielki problem. I prawie się udało dojść do skrzynki, niestety jednak nie. Czy to są jakieś żarty, czy ja po prostu jestem takim idiotą? Pewnie jedno i drugie, ale mniejsza. Naprawdę mniejsza o to. Okej. Właśnie odkryłem, że w sumie RB mogę przeładowywać wcześniej przez przypadek, więc jednak mój największy problem z przeładowaniem już nie istnieje. Wiesz, jak się okazało, właśnie teraz mogę to robić na zawołanie sobie, więc jej. Okej, zasięg jest dosyć nikły, ale spokojnie, dam radę. Patrząc na to, ile razy dostałem obrażenia i jaka jest sytuacja, powiem wam całkowicie osobiście, szczerze, może nawet to będzie to. Może naprawdę być ten moment, kiedy będę w stanie pokonać bossa. Tego lemecha, czy jak mu tam... Bo oczywiście na tym dalej oscylujemy. Mała szansa, rzecz jasna, za mały zasięg. Delikatnie za mały. Ale okej, jednego szkielta się pozbędziemy w ten sposób. Tutaj tak, pięknie. I dobra. Oczywiście tak. W związku z tym, że jest to ostatni odcinek, to chciałbym właśnie pokazać jak najwięcej ciekawych, nowych rzeczy. Musicie też być świadomi tego, że jestem lamą. Nie umiem i pewnie co z tego, że będę chciał pokazać wam dużo naprawdę super rzeczy, jak i tak nic z tego nie wyjdzie. I przy okazji, co my tu mamy? Dziwne grzybki albo Ivy Seeds. Wezmę dziwne grzybki. Zmniejszę max HP, ale zobaczymy. Na nim wrogowie mają nakładane na siebie eksplozję zarodników. Chyba nie rozumiem. Wiecie, skoro to są pokonani wrogowie, to tak
Po co im efekt, jak już tak są pokonani? Ale dobra, mniejsza. Może ty za bardzo... No, już się plączę znowu. Jak ja tego nie lubię. Za bardzo kombinuję z... Aha, dobra! Pokonany wróg po prostu eksploduje zarodnikami, które ranią jeszcze niepokonanych wrogów. Dobra, to ma sens. Okej, okay, fajnie, fajnie. I zanim pójdziemy do góry, to jeszcze tutaj polas może szybko. Dobrze, dobrze. Powiem szczerze, że klasa bardzo przyjemna. Jak na razie, tak mogę stwierdzić. Aczkolwiek wymaga trochę umiejętności, których ja nie posiadam, niestety. I tak, w nadmierze... Nadmiarze, nie nadmierze. Oczywiście musiałem już poplątać słowa. Chaosu takim jak tu teraz, no to... Można łatwo nawet paść, ale... może... Tylko być może jakimś tym to przeżyję. Chociaż wątpię. Trzech bossów, czy mini bossów, no to już jest lekka przesada. Okej, okej, dobrze, dobrze, dobrze. Widać, że moje zaklęcie. Jakkolwiek. Nie. Nie, ja się skupiłem na tym, wbiegłem sam w to, nie. Chciałem, żeby było fajnie, super, dobrze, a tutaj wyszło jak zawsze. Chociaż może przynajmniej mamy level upa plus 1% inteligencji. Nadal nie do końca rozumiem tych level upów, ale okej. Okay. I tak. A więc tak, opcje, które tu mam, to teraz barbarzyńca, który ma jakieś nowe coś. Bokser. Nie wiem do końca, co to chodzi, chyba wyższe skoki. Albo czarodziej, wezmę czarodzieja, szczerze. Jakoś tak wydaje się najspokojniejszy. Dobra. Nadal nie możemy nic nowego, jakiegoś takiego super nowego kupić. Ale informuje nas za to, że są jakieś rzeczy dostępne w dokach. Może warto byłoby się tam przyjrzeć. Co to są za rzeczy? No i tak, najgorsze jest w sobie to, że nie widzę swojego życia. Ale tak. Tutaj nic nie mogę. To jakieś runy? Możemy zakupić runę? Czy mi się tylko wydaje? Faktycznie, możemy. Lifesteala. Mighta, to też nie jest takie ciekawe. Siphon. Siphon, czym Siphon? Siphona wezmę. Więcej many dla maga to jest super, w szczególności kiedy mam taką bronę, no i Eldritch Blast, jak to zwykłem nazywać. Tak, to będzie dobre, to będzie mocne. Więc idziemy. I no. Obyśmy nie zginęli za szybko. Wiecie, jak to może być. Ale tak, Siphon Rune. Lepsze zbieranie many. Ważne tylko, żebym pamiętał o wszystkim. I w ogóle patrzcie, jak fajnie też ten kijek arcymaga wygląda teraz. Postarali się naprawdę. Postarali się. Co? Okej, nie ogarniam, co się stanęło. Ale okej, dobra. Super. Mogę z blastera rzucić, skoro i tak 20 many odzyskuję za pokonanie wroga? No, dobra. Okej, jeszcze coś takiego na dodatek i... No, jest przyjemnie, szkoda tylko, że znowu wiecie. Dwa czary za stówkę. Szczerze mówiąc, to jest chyba moja największa zmora. To, że zawsze trafiam na takie droższe czary. Jak już nie trafiam na droższe, to i tak. Rzadko kiedy ich używam. No i teraz no mana, kiedy by się to bardzo przydało. Tak, będzie szybka śmierć, tak niestety czuję. Dobrze, idziemy. Na spokojnie. A spokojnie, zbieraj tą manę, czardzieju. Ale wiesz, no, fajnie by Bóg, gdybyś jednak nie umierał. I... Znowu po jakieś te całe skarby. Cmentarny dzwonek. Albo test Harona. Test Harona, jako że to jest trial. Trial, jak zwał, tak zwał. Nie ruszam, Grave Bell. O! O, 25% szans na uniknięcie śmiertelnych ciosów. Wiecie, i tak to się nigdy nie uaktywni, bo procenty.
Ale tak, tak. No super. Super, że mamy taką szansę. W szczególności, kiedy nie widzę HP i każdy cios teoretycznie może być już tym ostatnim. Skrzynka. Widzę, że jakaś taka ładniejsza, więc chyba ma przy sobie jakieś takie większe rzeczy. Ja... nie. Okej, dobrze. I mamy tu... nie, zwykłe kasy. Zwykłe kasy. Dobrze, dobrze. Albo raczej niedobrze, no ale wiadomo o co chodzi. Dobra, będzie się wiecznie kręcił? Czy mi się tylko... nie, dobra, tylko mi się wydawało się. Definitywnie czeka mi tutaj szybka śmierć. Tak patrzę na to, ile no obrażeń dostaję. Pamiętając jednocześnie, że magowie mają bardzo nikłe te HP-ki. 43 leczenia. Nawet nie wiem ile to daje, ale dobrze. Dobrze, dwa razy dostałem, to może jeszcze tak szybko naprawdę nie zginę. Chociaż jak mówiłem, w swojej umiejętności przetrwania nie wierzę, więc no. Szkieleta. Okej, tego bym się nie spodziewał. To było... niebezpieczne, co najmniej. Tak, jest tam szkielet, który jest potencjalnie nietykalny, co nie wróży niczego dobrego. No, tak. I zginąłem. W takim epickim momencie, tak, chciałbym już pokonać tego wszystkiego wielkiego złego gościa, już takie miałem, dobra, damy radę, będzie dobrze. Ale oczywiście gra zrobiła swoje, nope i tyle. Okej. Ja szczerze wezmę sobie Gunslingera, spodobał mi się trochę do grania, więc tak. Jeszcze przez chwilę się trzeba będzie z nim pomęczyć. I w sumie on chyba zwiększył inteligencję też względem swoich obrażeń, czy coś takiego. A więc może warto byłoby tutaj zainwestować. A skoro i tak nie mówiłem nam o niczym w dokach, to w sumie dobry pomysł, tylko tak. Inteligencja kosztuje 750, a zwiększenie obrażeń broni 850. A i w sumie to też ulepsza health dropy, więc tak, bierzemy to. No i niestety nie widzimy kolorków, trochę smutne, ale przeżyjemy. Więc lecimy. Lecimy bez zbędnego gadania. No i cel jest prosty, naprawdę pokonać tego lemecha, czy jak mu tam. Nawet nie będę się przejmował innymi jakimiś kwestiami, typu zarabianiem. A, tylko jeszcze jedna rzecz. A. Jest taka czasówka dodatkowa. Dobra. Okej, wystrzelam wszystkie pociski akurat, kiedy miałem tam iść, no. Czy zapech. Nie, ja naprawdę pokazuję po raz kolejny, że nie potrafię w takie gry grać. I nie powinienem w takie gry grać, to też. Prawda. O dobra, wniosek następujący, dasz nie pozwala unikać ataków. Ale dobra, skoro tutaj tak zlamiłem, to może następny pokój będzie spokojniejszy. Byłbym nawet wdzięczny za to. Okej, szybkie przeładowanie. W ogóle fajnie by było, nie wiem czy to jest realne, ale też gdyby istniała szansa na zwiększenie magazynka. Nie straci życia. Nie. Nierealne, ale zaryzykować mogę i tak. Oczywiście straciłem. Ale dobra, nie ma co płakać. Mimo wszystko... przynajmniej spróbowałem. To ja skoczyłem na te kolce. Czemu w sumie w czym nie wlazłem, powinienem pytać. A nie. Tutaj wszystko już mamy, więc nic istotnego. A wezmę monetkę, czemu by nie? Okej, czyli tu jest tylko taka pseudo pułapka. Coś mi niestety mówi, że mamy tutaj do czynienia teraz z... dosyć niefortunnym układem.
Tak, mój czas reakcji zdecydowanie jest za niski, żeby grać w gry tego typu. Aczkolwiek może kiedyś jakimś cudem by się udało. A, dobra. Tam byłem. I znając życie, teraz jakimś cudem znajdę tego bossa znowu. Bo wiecie, końcówka HP to trzeba po prostu pójść z nim walczyć po to, żeby zginąć na ten moment. Chociaż z drugiej strony, czy na pewno zginąć? Może wyjątkowo mnie padł. Chociaż ja, kogo ja oszukuję, z refleksem godnym po prostu noworodka. Jeszcze tak, będąc rozproszonym, grając na padzie, kiedy nadal się sterowanie nie do końca ogarnia. Nie, to nie ma prawa się udać. Ale oczywiście próbować będę. Czemu nie? Dobra. Szybkie przeładowanie. Dobra, idziemy. I Ambrozja, nie wiem jak ma działać. A to Boxing Bell. Wezmę Ambrozję. Ciekawiej brzmi. O! Dłużej mam nietykalność po otrzymaniu obrażeń. Jak przyjemnie. Tutaj co mamy? Bębny wojenne, a tutaj. O! O! To jest epickie. Mieliśmy to już kiedyś, wezmę. Zawsze mam po prostu, wiecie, szansę teraz dzięki temu grać naprawdę ostrożnie i strzelać raz na ruski rok. Ale jak już strzelę, to moje pociski po prostu będą prawdziwie zabójcze. Właśnie, nie, dobra, ja mogę strzelać. Ja mogę non-stop po prostu i co jakiś czas będę miał po prostu wzmocnienia. A, dobra. Wiecie, myślałem, że to znowu coś tego typu. Nie atakuj przez 5 sekund, to, żeby się aktywowało, ale nie, to jest bardziej typu co 5 sekund, nieważne co robisz. Dobra. Dobra. I w sumie może nie jest to jednak najlepszy wybór dla Gunslingera bezpośrednio, ale... Ale tak, ogólnie fajny przedmiocik. Nie. Proszę nie. Naprawdę, nie. Ja się poddaję. Przechodzimy z powrotem na klawiaturę. Pewnie będzie jeszcze gorzej, ale no. Czarodziej, który jest weganem. Oczywiście. Oczywiście, że to wezmę. Cokolwiek ulepszyć można, a tutaj coś. W dokach pewnie nic nie ma. Nawet nie przeczytałem jeszcze, co tam się dzieje, ale dobrze. Powiedzmy, że ulepszę wagę, którą możemy nosić. I teraz profil. Aha. Słownie. Nie możemy podnosić teraz tych mięs, bo nas będą zabijać. Coś czuję, że w ten sposób właśnie się skazałem na porażkę jeszcze większą niż wcześniej. No ale cóż, co zrobić? Jak mówiłem, grać nie umiem. Tak totalnie nie umiem. A, chwila. Okej, dobra, bo spin kick mi przez chwilę nie działał. Ale na szczęście już jest wszystko w porządku. Okej. A, tym się nie celuję. No jasne. Ja już się dziwiłem, czemu dostałem zaklęcie za 50, które jest takie dobre, ale nie, nie jest dobre. Oczywiście, żeby do nim lamił totalnie. W sumie... Może ten czarodziej miałby szansę z bossem. Może nie mam niskie, ale zawsze za zadawanie ich dostaję jakieś tam leczonko, wiecie. Może, może. Nie pomijając tą kwestię, to jeszcze zawsze safe fakt taki, że no... Nie, dobrze, za dużo obrażenia dostajesz, żeby to się miało udać. Za dużo, tak. Chociaż... Jeśli będę ostrożny, jakimś cudem znajdę tego bossa.
Bo jak wiadomo, on nigdy się nie pokazuje, kiedy go szukam. A jak go nie szukam, to zawsze przy pierwszej lepszej okazji jest. Nie, ale wracając, no jeśli go znajdę, to może naprawdę coś jeszcze z tego ugram. Chociaż to musiałoby być mocne na farcie. No i dobra, mam przejście do biomu wyżej. Czyli coś w sumie, co mnie totalnie nie interesuje. Tak, tam chyba nawet nie mogę wejść za bardzo, ani nic zrobić w tym biomie. Okej. Dobra. Super, skrzynka. I nadal nie ma tego, czego szukam. Ale dobrze. O, obrażenia wielkie, ale odzyskujemy życie za ciosy, więc tak. Nie jest najlepsze połączenie. Mówicie, magma małe obrażenia, ale... Ale, no właśnie, ale... Nie ma co płakać, ważne, że jakkolwiek możemy odzyskiwać zdrowie. Gorzej, że weganin. Mówicie, no, mięso wciąż. A mięso to jest podstawowy sposób leczenia. Znaczy, dobra, czemu ja takie głupoty gadam? Przecież każdy to i tak wie. Każdy, kto zna tę grę. Albo pierwowzór, bo tam chyba też było mięso lecznicze? Okej. No, i co teraz? Takie, musisz gościu dostać obrażenia? Nie, dobra. Ja nietykalności była. Więc dziękuję bardzo za to. Nie trafiłem nikogo kulką ognia, ale może tym trafię chociaż? Tak, trafiłem, dobrze. Jeśli gram tak spokojnie, może nie tylko planując moje ruchy, co raczej ostrożnie podchodząc do niektórych wyzwań i panikując, może nawet uda mi się przeżyć. Dobra. Jednego się pozbyłem, drugiego też się pozbyłem. Super. Gotówka jakoś tam się zbiera. Nie, żebym panował na zbieranie gotówki, ale tak. Za weganizm po prostu tyle tego leci, że... No nie ma co narzekać, po prostu... Jest dobrze. A, przy okazji kulka ognia może? Dobrze, kulka ognia, dobrze. Uratowałaś mi zada w tym momencie. Znowu nic. Oby tu wrogów nie było za chwilę. Dobra, tylko dwa trupki. Jak dwa trupki, to oczywiście pokonamy, bo z trupkiem łatwo akurat walczyć. I idziemy tutaj. Otrzymaj dużo obrażeń, ale zwiększ max HP. Żyje się raz po prostu. Ale tak, jako że mam wampiryzm, to się jakoś szczególnie tego nie boję. Chociaż pewnie powinienem. Właśnie przez moje zaufanie względem wampiryzm zaraz znajdę, że ci zginę. No, prawie. Prawie zginęłem. W sumie dużo się to nie różni od tego, co mówiłem. Co się stanie? Dobrze. Trochę leczonka i... Kolejny raz... Po co się w ogóle tak odbijam? Nadal tego nie jestem w stanie zrozumieć. O, dziwne grzybki albo czegoś, czego nie znamy. Wezmę coś, czego nie znamy, rzecz jasna. Dobądź większe obrażenie magiczne, kiedy pokonujesz wrogów, tam jakiś procent. Tracisz wszystko, kiedy zostaniesz trafiony, no. Bonus totalnie nie dla mnie, ale dobra, przynajmniej mamy kolejną rzecz do listy rzeczy, które odkryliśmy. A teraz gin sztylet. Dzięki za uwagę. Wiecznie, to można iść dalej. Nie. 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 Proszę, nie. Było blisko. Było blisko. Potencjalnie, ale... Okej. Okay. Dobra, weźmy jego. Powiem szczerze, biorę go tylko dlatego, że podejrzewam, jakobym mógł może już wreszcie... Tak, wreszcie! Dragon Lancer Unlock to the skies. Okej, czyli to są osobiści wojownicy jednego z tych Eustarów i Rada konkretnie. I tak, to są ci, którzy pozwolą nam latać i inne takie rzeczy.
Więc jej, oczywiście, że to biorę. Bo to była super klasa. Przynajmniej klasa, no raczej broń była super. I dodatkowe armory znowu. Fajnie. Ale mniejsza. A no tak, tak, tak. Zapomniałem o tym, że tutaj będzie można latać. Mniej życia, ale można zostać trafiony tylko w serce? Co? A, okej. Okay. Mniejszego hitboxa. Dobra. No to lecimy. Lecimy zobaczyć co i jak. I cóż, jest sukces. Jest sukces. Przynajmniej taki, że udało się odblokować klasę. Przy okazji, jak to działało? A. Dopiero teraz zauważyłem, że on ma więcej armora. No i że na tym takim, na tej szarży dodaje jeszcze inteligencję do obrażeń. Tak, i to jest potężny atak. Znaczy nawet takie zwykłe tutaj są mocne za 48. Taka eksplozja fajna. W sumie taki ktoś z wampiryzmem, to by może było naprawdę dobre połączenie, tym razem takie nie dla jaj, a mówię 100% poważnie. O, dobrze. A właśnie, jeszcze nie zobaczyłem tej tarczki. Jak ona działa? Dobra, może lepiej przeczytam opis zamiast... tutaj? A, okej, okay, czyli to jest po prostu taka blokada przeciwko pociskom średniej wielkości i odbija wrogów. No, przyjemne. Przyjemne. Dobra. Okej. Okay. I faktycznie mam znacznie mniejszego tego hitboxa. Tak się zdarza trafienie, ale dobra. Dobra. Za 101 i takie obrażenie, co bym mógł zadawać ciągle. Super, teraz można tutaj wyczyścić z wrogów. I w sumie ten atak jest bardzo fajny, bo nawet ten taki zwykły, bez szarży, ma bardzo dobry zasięg i jeszcze jest w miarę obszaru, bo właśnie przy okazji takie posągi często wydaje mi się, że zostawiałem ze sobą te, jak to się nazywa, żyćko, ale to chyba tylko się wydaje się. Ej, oszustwo, kolce nie uderzyły w serce i tak zdały obrażenia. Przy czym tak, wiem, że tutaj mogłem tego uniknąć, ale celowo chciałem to sprawdzić i spore wyzwanie. Spore wyzwanie, ale damy radę. Tym razem ostrożniej, dobra. Dobra, jest super, jak na moje odczucie. Szkoda tylko, że tak. Co z tego, że jest super, jest dobrze, jest znośnie. Czy jakkolwiek bym tu inaczej opisał, jak i tak bossa nie ma, a ja zaraz tutaj zginę przez swoją własną głupotę, prawdopodobnie. Jakaś wielka sala. Ja... nie. Nie, to już jest na pewno szczyt moich znamień. No tak, z wampiryzmem tutaj byłoby dużo lepiej. 10%. Ja nie, trafiam dużo często. O, tak, wampiryzm tutaj świetnie działał. Szkoda, że go nie mam. Z drugiej strony pewnie gdybym miał wampiryzm, to już byłbym martwy. Potencjalnie. By ciężko ocenić, wiecie, no nie znam się tak do końca na tym wszystkim. Schodki. Tak, i zaraz jeszcze zepsuję sobie życie, bo jakby inaczej. To wszystko dla takiej głupiej skrzynki. I w sumie znowu zrobiłem 1000. Nieźle. Jakby nie próbuję, nawet się na tym nie skupiam. To jeszcze jakoś się udaje, ale jak chcę zbierać gotówkę, to nie, nie pojawi się. Zwiększenie życia albo odnowienie życia. Tym razem wezmę odnowienie. A? Commander Shredder. Chyba chodzi o to, że jakoś lepiej radzi sobie z pancerzami. Ale dobra.
pokonany kosztem tylko jednego otrzymania obrażeń. I co tu mamy? Wardram albo to coś. Zobaczę ten Wardram. Bęben wojenny, tak jakoś ciekawie brzmi. Każdy relikt zwiększa ci obrażenia o 6%. Unikalny rzecz jasna, czyli muszę po prostu zbierać dużo tych reliktów. Każdy musi być inny od poprzedniego. Dobrze. No, no już teraz nawet zwiększył, więc fajnie, że działa sam ze sobą. Dobra, dobra. Dobra. Skrzynka, w skrzynce niewielka sumka. Może być. Przy okazji rozbijmy, może dostaniemy mięso. Odrzut był za słaby. Mocniejszy, to wiecie, może bym nawet nie otrzymał obrażeń w taki sposób. Od kolców, nie, dwa razy. To już jest przesada i w sumie chyba wszystko, co zyskałem dzięki częstowaniu się tym, jak to się nazywało. Tym, no, nektarem, czy jak to tam się nazywa, wiecie, tym przy drzewie, zaraz to zresztą zobaczycie. Właśnie tutaj, przy tym czymś, to już zmarnowałem i... Ha. Nie, wolę moją tarczkę. Szczerze. Kolejny raz. A, po prostu jest dzisiaj łaskawa. Zaryzykuję tym razem. Wiecie, myślałem, czy może coś zleci od reliktów. Mam odpowiedź, niestety nie. Ale wiecie, gdyby się zaliczało to dodatkowe obrażenia, może by nawet mi zrekompensowały moją głupotę. A tak to mamy mało życia. Nie mamy niczego. Wiecie, standardowy moment u mnie. Okej, okej, dobra. Spokój, spokój. Giń, giń wrogu, dobrze, 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 dobrze. Nie, 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 dobra. Ten zmniejszony Xbox czasami jednak ratuje. Już mówię czasami, ja nie zawsze, bo zazwyczaj co z tego, że mam zmniejszony Xbox, taki tak biegam idealnie w ten sposób, żeby w ogóle trafili i... Mówiłem wam coś o tym bossie, prawda? Mówiłem. Po prostu mówiłem. Fajnie, że go odnalazłem, ale nie. Nie będę takim głupcem, żeby pójść z 28 HP na walkę z nim. Zajrzyjmy we wszystkie inne kąty, licząc na to, że może przeżyjemy dzięki temu, bo znajdziemy jakieś mięso. I z odrobinę więcej HP mam tam pójść. Podam co trzeba. Add her wings. Nie, nie mamy tego całego Aether Wings, więc nic tutaj nie zrobimy. Raczej super, mana. Bo na co mi mana, jak ja potrzebuję życia? Niby wiem, że mam kulkę ognia i takie inne sprawy, no ale nie. Nie, nie. Kulka ognia nie jest tym, co mi teraz może uratować zada. O, dobra, Flamelock. Pierka. Dobra. W sensie, okej, okay, uratowała mi teraz tej kulka ognia, ale nadal nie uważam, żeby to było rozwiązanie na moje problemy. Mieć dużo many. Ja wszędzie mógłbym zarzucić też tą moją tarczkę, czy wiecie, tego mojego superpowera, ale to nadal nie jest coś, co mi pomoże w tej sytuacji. Właśnie, jeszcze tu już jesteśmy po tym wszystkim, co może warto porozwalić żyrandole. Warto. Dobre, dobre, dobre. A tutaj nic nie było. I cóż. Okej. Nie muszę szukać teraz każdej rzeczy, która tylko pozwoli się rozwalić. Szło dalej? A tak, nie wiem. Nie wiem, czy tak mi tutaj chce się łazić w kółko, ale trzeba. A właśnie, przy okazji jeszcze tutaj są. Jak miło. W sumie to jest najlepsza sprawa, nawet jeśli nie pokonamy bossa, to udało się zrobić dużo ulepszeń, więc jak kiedykolwiek będę wracał do grania w Rogue Legacy na nagraniach, a oczywiście, jak już tłumaczyłem to niejednokrotnie, jeśli mam grać w jakąś grę, to musi to być na nagraniach, prywatnie po prostu jakoś tak nie potrafię się zmotywować ostatnio, a jako że Rogue Legacy mi się podoba, to wiecie, jest jeszcze większa szansa na to, że może się uda, to tak, no to zawsze będę miał już pieniądze na jakieś fajne ulepszenie.
Jakie, to jeszcze nawet nie wiem. Ciężko wiedzieć, co i jak jeszcze jestem przed tym momentem. Ale dobra. Potencjalnie to będzie robić coś ze zdrowiem, albo pewnie z pancerzem, tak jak teraz myślę. To są dwie rzeczy, których najczęściej przydałoby się mieć więcej. Dobra. Dobra. Kolejny pokonany, Żyrandol. Niestety, nie chcą dać więcej mięsa. I w momencie, kiedy powiedziałem, że nie chcą dać, to oczywiście dali. Super. O, może jeszcze przejdę ten pokój. Góra jeszcze 1, 2 max. Jakoś tak myślę, co dalej. A, nie. Nie biję ich. Nie ma po co. Nie ma po co, po prostu przebiegajmy czym prędzej. Fajnie. To mi się podoba. Mniej max HP, ale kosztem jakiejś super mocy. Glowing Ember albo Zealot's Ring. Aj, no cóż, no, z tych dwóch rzeczy powiem szczerze. No. A nie wiem co wziąć, więc powiedzmy, że... W sumie to i tak co wezmę to będzie dobre, wiecie. Patrzę za to, że mamy te bonusy za relikty, a... W sumie to wygląda ładniej i ma lepszą nazwę, więc weźmiemy i uwaga, uwaga. Zaklęcia rzucone, kiedy jesteś na maksymalnej manii, zdaje mi 20% więcej obrażeń. Wiecie co, osobiście stwierdzam. Nie. Challenge nie stać życia. Nie, nie, nie. Na takich challenge'ach ja tracę życie. A ja nie mogę stracić teraz. No i to tak poważnie, nie mogę. Jeśli chcę bossa pokonać. O, i w sumie to miałem chyba uciekać, a wyszło jak zawsze. Aha. Dobra. Spokój. Spokój. Może uda się oszukać siekierki. Dobra, dobra. Jakiś skill mi się włączył chwilowo. Mhm. Dobra. Jakoś magicznie dobrze mi idzie. Oczywiście to jest chwilowe i dla momentu ta wspaniała passa może zostać przerwana przez totalne zlamienie. Więc nie ma co się tak szczycić tym wszystkim. I teraz tak, jak już przy tym jesteśmy, z tej mojej tarczy i tak nie korzystam. Oczywiście stąd dotąd, bo jakby inaczej. A w sumie nie pamiętam, gdzie było ten cały gościu, który oferował wymianę tego, no, mocy. Ale no. Mówiąc szczerze, co z tego, że nie pamiętam. Skoro potencjalnie możemy i tak to wziąć. O, jest, dobra, właśnie. Nie korzystam, więc potencjalnie mogę to wziąć, bo dostaję za to Blessing of Power, czy coś takiego. Zaraz zobaczymy. Talent. 20 resolve. Okej, trochę więcej max HP i w ogóle, ale nie. Ale mniejsze z tym właśnie. Chodzi o to, że patrzcie, biorę takie coś sobie. A, czyli coś... A, dobra, to bęben przecież brałem. Ja głupi jestem. Ale tak, biorę coś takiego, przez co bije jeszcze więcej procent obrażeń, więc no, nawet jeśli to jest nieprzydatny przedmiot, to wiecie, zawsze coś. I tak, z takim czymś i 120 HP. No w sumie nawet więcej niż 120, bo jeszcze 54 wyleczyło. Idziemy na Lemecha. Okej, okay, za 12 tym, za 56 czymś innym. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Bije dużo, gościu. Ale może damy radę. Czyżby to było to podejście? Niestety, wydaje mi się, wiecie, że mamy minimalnie za mało, żeby sobie poradzić z nim. HP. O, okej, okay. Boję się tego. Nie, 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 wiej, 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 wiej.
Okej, druga faza. Ale wiecie co, to było dobre podejście. Mimo wszystko. Mimo wszystko czuję, że to była dobra walka, dobre podejście. Ale przy okazji już level up, jej, nawet nie zauważyłem co on daje, ale tak. Tak, zaliczone chociaż tyle, więc jej, no. O, i patrzcie, kto znowu się pokazał. No cóż, z tych wszystkich opcji, oczywiście, że biorę Dragon Lancera, wydaje się być najlepszy. Ale tak, to już niestety historia na inny epizod, inny odcinek i w ogóle. A póki co, w sumie, zarobiłem dosyć sporo, więc mógłbym coś sobie ulepszyć. Tylko pytanie brzmi co, gdzie i jak i tak dalej, ale... No, mówiłem niby, że coś życie, coś innego, tak dalej, ale... Z drugiej strony są takie właśnie opcje, jak tutaj zobaczyć, co dalej jest i w ogóle. Ale tak, będąc szczerym, wszystko to zobaczymy w kolejnym epizodzie. A póki co, bardzo wam dziękuję za uwagę. I tak, co dalej, to jak mówię, zobaczycie później. A ja na obecny moment wyłączam grę, myślę co dalej i szykuję się mentalnie na umieranie w Elden Ringu. Więc to tyle, dziękuję po raz kolejny i trzymajcie się i hej hej.